Dzień dobry Państwu. Witam na koncercie domowym. Dzisiaj chciałbym zagrać piosenkę o podróży. Chociaż w sumie to wydaje mi się, że codziennie każda piosenka jest o jakiejś podróży i to najczęściej jest taka jakaś podróż w te czasy dawne, dzieciństwa, powrót do raju, czy jak to tam nazwać. Ale dzisiejsza podróż będzie w sumie trochę inna, ponieważ łączy się ze zmianą życia. Ja muszę powiedzieć, że i ta piosenka, którą dzisiaj zagram, łączy się z bardzo poważną zmianą mojego życia. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, pewnie mężczyźni, którzy mnie znają, którzy mnie teraz oglądają i słuchają, wiedzą, że w naszym życiu jest taka chwila, kiedy dostaje się taki liścik z tak zwanego WKU. Może panie nie wiedzą, co to jest WKU, ale my doskonale wiemy, co to jest WKU. Ja dostałem taki liścik z tego WKU, proszę Państwa. WKU to jest Wojskowa Komenda Uzupełnień. Mężczyzna każdy dostaje taki list. No i ja go dostałem pod koniec lat 80., mimo że przecież, jak to się mówi, byłem w armii, tak? Ale dostałem taki liścik. Otwieram go, a w tym liściku jest napisane: proszę się stawić do tej wojskowej komendy uzupełnień tego a tego dnia i przynieść dyplom. Przynieść dyplom? Proszę Państwa, tak sobie myślałem, jaki dyplom? Przecież mnie ze studiów wyrzucili. Ja chcę powiedzieć tutaj chwilę, że studiowałem przez rok historię sztuki na KUL-u w Lublinie. Ale już po pół roku wiedziałem, że to jest nie dla mnie, ponieważ już wtedy założyliśmy z kolegami zespół Siekiera. Już wiedziałem, że to studiowanie to, że tak powiem, chyba mnie nie zainteresuje za bardzo. Opuszczałem cały czas te zajęcia, bo ja sobie, proszę Państwa, myślałem, że ja mogę tak robić jak w liceum plastycznym, że mogę mieć 140 godzin nieobecnych. No ale, proszę Państwa, jak przyszła ta wiosna, czy jakoś tak, to zawołał mnie ten pan dziekan i powiedział: wszystko na to wskazuje, że pan nie zostanie dopuszczony do sesji. A ja mówię tak: panie dziekanie, ale co ja takiego zrobiłem? Mówię, ja się źle uczę? Czy co? On mówi: proszę pana, pan w ogóle nie chodzi na zajęcia. A ja chciałem powiedzieć tak do niego: ha, ha, ha. Panie dziekanie, ja w liceum to miałem 140 godzin nieusprawiedliwionych. On: ale to nie u nas. No i niestety zostałem wyrzucony z tych studiów, ale jak to się mówi, wtedy dokładnie w tym samym roku, co zostałem wyrzucony, osiągnęliśmy sukces z naszym zespołem Siekiera na festiwalu w Jarocinie. Jak to się mówi, w przeciągu 20 minut zmieniło się moje życie. No i proszę Państwa, oni teraz chcą, żebym ja przyniósł dyplom, tak? Dyplom. Ale przecież ja nie mam żadnego dyplomu. I tutaj panowie wiedzą, że trzeba wtedy podjąć jakieś męskie decyzje, albo w te, albo we w te. No więc ja postanowiłem we w te. Postanowiłem schronić się w jakimś zapadłej wsi i przeczekać do 28 roku życia. I Bogu dzięki, że miałem takie miejsce. Takie miejsce to była wieś Stanclewo, Warmia czy Mazury? Mazury czy Warmia? Powiedzmy, że Warmia, niedaleko Biskupca. Nasz przyjaciel z Londynu, Marcin Miller, kupił tam 50 hektarów ziemi. I na tych 50 hektarach, to jest dosyć duży teren, proszę Państwa, były cztery opuszczone domy. I on namówił Roberta Brylewskiego, żebyśmy my tam po prostu zamieszkali i zasiedlili te 50 hektarów. I tak, proszę Państwa, się stało.
I ja, jak powiedziałem, że muszę się do mamy, że mamo, ja wyjeżdżam teraz na 2 lata, to ja pojechałem właśnie tam na te Mazury. I proszę państwa, zawiózł mnie tam mój kolega Łukasz Konopacki, niejaki Szkapa, Wartburgiem. Był kiedyś taki samochód z NRD. Nie wiem, czy państwo pamiętacie te czasy i samochody takie jak Trabant czy Wartburg. To były dzieła sztuki, albo nasza Syrenka. Kto mógłby wpaść na pomysł, żeby taki samochód zaprojektować? No i mój miły kolega Szkapa, ja go teraz bardzo tu chcę pozdrowić, zawiózł mnie samochodem Wartburg, tym Wartburgiem na te Mazury. I proszę państwa, osiadłem tam na 2 lata. Ale chcę też powiedzieć, że tam czasem wracałem do domu tak z duszą na ramieniu po pół roku po jakieś żywnościowe artykuły, chociaż mama mi przysyłała paczki żywnościowe tam, bo tam, no, że tak powiem, nie powiem, że głodowaliśmy, ale nie, to powiem następnym razem, co my tam robiliśmy na tych Mazurach z kolegami. Bo tam na tych Mazurach, proszę państwa, mieszkali moi koledzy w tych domach. Robert Brylewski z Vivianą i Darek Malejonek przyjeżdżał, Banan zamieszkał, nasz akustyk Zuber, Mruwa ze swoimi dwoma psami. Proszę państwa, cała banda. Kelner. Cała banda. Tutaj mi żona podpowiada, że kelner, ale kelner to trochę później. No i proszę państwa, jakby to powiedzieć, jak taka banda przyjeżdża, to oni muszą coś jeść, tak? Ale nikt nie umie gotować. I trzeba się tego wszystkiego nauczyć, bo wiesz, ta biedna Viviana nie będzie gotować dla wszystkich codziennie. No ale to powiem kiedy indziej. Powiem teraz o tej podróży. Powiem o tej podróży, bo tak jak mówię, wracałem czasem do domu i musiałem tam wrócić. A wracało się tak. Trzeba było pojechać do Warszawy i pójść na dworzec Warszawa Zachodnia. Tam to był dworzec autobusowy. Warszawa Zachodnia. I Warszawa Zachodnia, wsiadało się w autobus i zaczynała się tajemnicza podróż, proszę państwa, która trwała. Podróż, autobus był do Biskupca. I zaczynała się ta tajemnicza podróż, która trwała chyba z 6 godzin. Proszę sobie wyobrazić, 6 godzin w autobusie. To nie jest byle co. Trzeba te 6 godzin jakoś no, przejechać. Ale ja lubiłem podróżować. I teraz powiem państwu, jak ta podróż wyglądała. Wyjeżdża się z Warszawy i jedzie się, jedzie, jedzie. I pierwszy postój to jest miejscowość Pułtusk. W tym Pułtusku autobus zatrzymuje się na 10 minut, żeby ktoś mógł zrobić siku i tak dalej, a przede wszystkim, żeby można było zapalić. No i paliło się tego pierwszego papierosa. No i po 10 minutach jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Przyjeżdżamy przez chyba Maków Mazowiecki i następny długi przystanek to jest, proszę państwa, miejscowość Przasnysz. Przasnysz i chyba z 15 minut na wspaniałym, takim rozległym dworcu autobusowym drugi papieros. Proszę państwa, pali się tego papierosa, a to się nie pali tak normalnie, jak się, bo to jest bardzo cenny papieros taki w czasie przystanku. To nie jest byle jaki papieros. To nie jest taki papieros zwykły. To jest wyjątkowy papieros. I trzeba go palić tak jak, nie wiem, tak jak to pali ten amerykański aktor w filmach amerykańskich. Bo jak państwo chyba dobrze wiecie, aktor amerykański pali papierosa inaczej niż aktor polski. No to w tym Przasnyszu pali się ten papieros jak aktor amerykański i można spokojnie jechać dalej. Jedziemy, jedziemy i nagle zmienia się architektura, proszę państwa, bo nagle wjeżdżamy w te Prusy. Nagle pojawiają się jakieś takie dziwne, wielkie lasy. Jakieś wielkie lasy się pojawiają, takie olbrzymie lasy, a są to okolice, proszę państwa, miejscowości Szczytno. Tam zaczynają się takie lasy, w których, no nie wiem, mogłaby być akcja opowieści Tolkiena chyba, bo one tak bajkowo wyglądają, że tam chyba mieszkają jakieś krasnoludy albo elfy leśne. O, to mogła być na przykład Mroczna Puszcza, na przykład, tak mi się wydaje.
w tych lasach koło Szczytna. No i tam w tym Szczytnie, proszę państwa, następny papieros. 15 minut co najmniej w Szczytnie odpoczynku. Papieros. Ja chcę powiedzieć, proszę państwa, jakie ja paliłem wtedy papierosy. To był ten koniec lat 80., to lubiłem takie papierosy Karo. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, były takie papierosy Karo z filtrem, ale w pewnym momencie przerzuciłem się na papierosy, które się nazywały poznańskie. To były takie papierosy bez filtra, w takim niebieskim opakowaniu, które przypominały mi takie francuskie guloazy, chyba. Guloazy takie były. I one prawie jak guloazy smakowały mi. Mam z tymi papierosami jedną ciekawą przygodę, chcę ją opowiedzieć teraz, że proszę państwa, kiedyś pojechałem na tak zwane spotkanie TZ. Są takie od czasu do czasu spotkania TZ i to było spotkanie w Pradze. Ja tam pojechałem za namową Janka Żyżelewicza, brata Stopy. Powiedział mi, co ty będziesz sobie robił, pojedź z nami na TZ. No i pojechałem. Bardzo tam było fajnie w Pradze, łaziło się po mieście. Tutaj Katedra Świętego Wita, tu Most Karola. Bardzo fajne spędzanie czasu, ale nocowaliśmy w akademikach, takich studenckich. I w tym akademiku wieczorami były dyskoteki. Ja tam byłem kawalerem, to mówię, pójdę na jakąś dyskotekę. Poszedłem na tą dyskotekę. A tam patrzę, a tam szaleństwo, w ogóle wszyscy tańczą, a te Czeszki takie, no ładne dziewczyny, muszę powiedzieć. I pomyślałem sobie tak, może bym jakąś poderwał taką Czeszkę. I pomyślałem, co robić, może ją poczęstuję papierosem. I tak podszedłem do jednej i ona mówi, coś mi powiedziała, czy mam papierosy. Ja mówię, mam. I poczęstowałem ją tym poznańskim. Ona wzięła i tak pali, i tak i powiedziała, smrdi. Proszę państwa, mój papieros jej smrdi. I co ja miałem zrobić? Poszła sobie tańcować z jakimś czarnoskórym studentem i przyglądałem sobie się, jak oni tam jakieś w ogóle wigibasy, ten czarnoskóry student taki spocony całkowicie, a ja zostałem z tym, z papierosem, który smrdi. I tak to jest czasem z papierosami. No ale proszę państwa, jesteśmy w Szczytnie. I już niedaleko Biskupiec. Za tak 40 minut dojeżdżamy do Biskupca i jest noc. I koniec. Nie ma nic już od tego, nic z tego Biskupca nie jedzie, a przecież jest jeszcze chyba ze 20 kilometrów do Stanclewa. Ale tu nadjeżdża taka furgonetka nasza, w którą kierowcą jest Robert Bylewski, czerwony van. Wsiadamy do tego wana i jedziemy tymi nocnymi, takimi prawie polnymi drogami do tego Stanclewa. I wysiadamy i jesteśmy w tym domu, w Stanclewie, w środku prawie lasu. I proszę państwa, co tam? Ja mogę o tym mówić bardzo długo i nie wiem, czy państwo chcą słuchać. Ale powiem tylko tyle, proszę państwa, że pierwsza rzecz, jaka była dla mnie, rzuciła mi się jakby pierwsze takie spotkanie z tym miejscem, to było powietrze, krystaliczne, czyste powietrze. Takie, że nie można było się napalić tych papierosów. Bo człowiek się wydawał, że już wypalił tyle i powinien już po prostu, jak to się mówi, nie mieć tchu oddychania, tylko udusić się, a tu nie. Ciągle taki świeży oddech. To powietrze, nie zapomnę tego cudownego powietrza, bo ja mieszkałem w Puławach i tam miałem powietrze nie najlepsze z powodu tej fabryki, takiej, tam zakłady azotowe były. A druga rzecz, proszę państwa, to gwiazdy. Ja tam pamiętam, że jak się patrzyło tam na niebo, to te gwiazdy były tak jak pięści ogromne. Coś wspaniałego. Ja siedziałem sobie tak na progu i tylko patrzyłem w te gwiazdy, patrzyłem. To jest coś pięknego. Uwielbiam patrzeć w gwiazdy. Dante napisał, że trzy rzeczy pozostały z raju. On napisał, że te trzy rzeczy, co pozostały z raju, to są gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. Ja, proszę państwa, zachęcam wszystkich, żeby patrzeć w te gwiazdy, bo to pozostało z raju jeszcze. No, kwiaty to wiadomo, ale oczy.
w tych czasach, teraz, w jakich jesteśmy, to proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że wiele osób czuje się tak źle, jakoś w stresie, jest przerażony, smutno, każdy się boi. To ja proponuję, żeby patrzeć w oczy ukochanej osoby. Patrzmy w oczy ukochanej osoby. Niech żona patrzy w oczy męża, a mąż żony, albo w oczy swoich dzieci. Patrzeć dłużej tak w swoje oczy. Proszę Państwa, niech Państwo zobaczycie, jakie to jest piękne. Zobaczycie raj w tych oczach. I nic nie trzeba mówić. Nic, tylko patrzeć w oczy ukochanej osoby. Można się znowu zakochać w swojej żonie. Można się w swoim mężu jeszcze raz zakochać. Ja tak się zakochuję. I zachęcam, żebyśmy patrzyli sobie w oczy, bo później to tylko można powiedzieć po takim patrzeniu tylko jedną rzecz. Kocham cię. To można powiedzieć. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o podróży i chyba Państwo już wiecie, że zagramy razem ze Stanisławem utwór Podróż na Wschód. Raz, dwa, trzy i...